W dzisiejszym odcinku na warsztat weźmiemy akcesoria ogrodowe marki Celfast. Sprawdzimy, czy do montażu palisady ogrodowej trzeba wzywać fachowca, czy Adrian wreszcie opanował sztukę rąbania drewna, a także poszukamy skutecznego sposobu na pozbycie się chwastów. Przedstawimy Wam również nowego, współprowadzącego kanał PSB Mrówka. Zaczynamy! Witajcie w ogrodzie mojej ukochanej teściowej. Dzisiaj pod czujnym okiem kamery tej, a także tej, dzień dobry, przetestujemy narzędzia ogrodowe marki Celfast. Sprawdzimy palisady ogrodowe, wózek z wężem ogrodowym i różnymi złączkami siekiery oraz grace. Wcześniej jednak poznajcie naszego nowego współprowadzącego. Wiesiek Skiba. Fachowiec z krwi i kości, ekspert telewizyjny, który zyskał sympatię milionów widzów. Na kanale PSB Mrówka podsunie Wam wiele ciekawych rozwiązań. Wieśku, witamy na pokładzie. Pierwsze zadanie na dziś, montaż palisady ogrodowej. Tutaj by się zdała, żeby oddzielić te kwiatki, które mamusia sobie sadzi od ciągu komunikacyjnego, co by ziemia się nie przesypywała. A co ty tutaj robisz, oprócz tego, że siedzisz i opowiadasz jakieś rzeczy? A, ustalam granice w ogrodzie, mój drogi. Palisada, słuchaj. Chcesz zobaczyć? Proszę. Bardzo proste w montażu. No to zabierzemy się? Tak, ale wcześniej zdradzę ci sekret. Mów. Żwirek kręci z muchomorkiem. A Adrian z Wieśkiem odcinki kręcą. Dla mrówki. Wszystko się zgadza. Czyli co? Montujemy! Weź mi po łóżku. Poczekaj, poczekaj, chwilę! Dawaj. No może mi łódź, skrzyża! Dobra, no Wiesiu, powiem ci, że wymyślili tutaj całkiem fajny sposób łączenia. Zobacz, cyk, jedno w drugie, jak takie krocuszki, nie? I zauważ jedną rzecz, że to się wszystko wygina. Tak jest. Esy, frolesy, kółeczka, no po prostu. I teraz tak, powiedz mi, co ten kształt ci przypomina? Szpilkę! Czyli jak szpilka. Wchodzi jak w masełko. To ty umiesz czasami szpilkę, wiesz, wcisnąć. Jesteś dobry. Słuchaj, a jak natrafimy na jakiś delikatny opór gumowym młoteczkiem, dobijamy, kontrolujemy poziom i wtedy ładnie to wszystko pięknie wygląda. A gumowy młoteczek, no rzecz jasna, żeby nie połamać się no bo tej normalnym palisady. To wszystko by pękło, bez sensu. Wiesz co, to może byśmy taką jeszcze wysepkę uformowali z palisady i pigwę posadzili. A tobie się ta pigwóweczka marzy do herbaty? Słuchaj, póki co mam dla ciebie inne zajęcie. Herbatkę zostawimy na później. No to chodź. Idziemy. Co tak myślisz? O pigwie, pigwóweczce? Myślę o tym, żeby zająć się ogrodem. Regularne podlewanie to podstawa, aś ty tutaj przyprowadził nam całkiem dużo sprzętu. Wózek kompaktowy, co to? I cię teraz zaskoczę. Dawaj. Tutaj. Naprawdę fajny wózek. Ten wózek jest takim dla mnie Mercedesem. Wysuwana rączka, czyli nie musimy się schylać. Do tego gumowana, nie wyślizguje nam się. Rurki aluminiowe nie rdzewieją. Do tego mamy kółeczka. Do tego są takie szpilki, które po prostu się wbijają w ziemię. Jak wyciągamy węża, wózek nam nie upadnie. Firma Celfast ma bardzo dużo takich różnego rodzaju złączek. Czyli po prostu wiesz, co potrzebujemy. Podłączamy i hula. I gitara. Ja potrzebuję tylko przelot i stop, ale dobrze, że jest więcej w zanadrzu. Tutaj mamy trzywarstwowy wąż, tak. Ale jeśli byłoby Wam mało, zawsze możecie się zaopatrzyć w sześciowarstwowy wąż z podwójnym splotem krzyżowo-trykotowym. Można po tym wężu przejeżdżać się autem, nic mu się nie stanie. Jest wolno od baru, kadmu i ołowiu, czyli może leżeć obok jedzenia, na przykład pigwy. No i jest odporny na te wszystkie warunki, które się dzieją u góry. Teraz pięknie świeci słońce, czyli promieniowanie UV nic mu nie zrobi. Wpinamy z jednej strony złączkę do kranu, do węża. Wpinamy po prostu wózek w ziemię, żeby nam się nie przewrócił. Wysuwamy. Bierzemy sobie węża i zasuwamy do miejsca docelowego. Dokładnie tak. Później po zakończonym zwijamy korbeczką, która jest tutaj, tu się składa. Jest bardzo fajna. Zwijamy to wszystko, chowamy i tyle. No trzeba to podlać, no. Wiesiek, powiem ci, że dobrze, że jesteś, wiesz? Co ty chcesz ode mnie? No bo z tym rąbaniem drewna to tak średnio bym powiedział. A dlaczego średnio? Z takim sprzętem to, wiesz, kwestia tylko wprawy. Ja mieszkałem kiedyś w górach, wiesz, ile tego drewna się na jesieni rąbało? No dużo pewnie. No, ale nie mieliśmy takich super siekier, jak tutaj mamy. Słuchaj, wiesz, czym to się charakteryzuje, taka siekiera? Dawaj. To jest rozłupująca siekiera i mamy tutaj całą paletę. Od takiej malutkiej, czyli jedziemy na survival, ognisko w lesie, możemy sobie wyciupać, po taką otóż dużą, którą już naprawdę tutaj można się wykazać. No opartego to i drzewo byś chciał, ale to rozłupująca. To jest rozłupująca. Tak. I czym ona się charakteryzuje? Ma tu takiego klina, czyli jak się wbija w drewno, rozszczypuje. Okej. Jest wykonana z stali.
hartowanej indukcyjnie, dokładnie tak. I do tego mamy trzonek z włókna szklanego, wyprofilowany, antypoślizgowy, no i jest tutaj taka fajeczka, że jak się machniesz, to ci siekiera nie wyleci. A tutaj też mi się to podoba, bo to symbolizuje skończoną robotę, słuchajcie. Jak skończycie robotę, to odwieszacie siekierę. Odwieszamy w drewutni i sobie wisi, ale jak nam się weźmie ta siekiera, stępi, mamy odpowiednią ostrzałkę. A wiesz, jak się sprawdza, czy jest siekiera ostra? No trzeba walnąć. Dawaj. Ty masz celownik taki ten? Pokaż palcem, gdzie uderzyć. To na pół. Czubki. No Wiesiu, powiem ci, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a jak wrażenia po planie, no bo to twój debiut u nas na kanale. Bardzo fajnie było, ale to jeszcze nie jest koniec pracy. Jak nie koniec pracy? Słuchaj, masz tutaj gracę, oddawaj łopatę, idź powalcz z chwastami. A ty co, będziesz odpoczywał? Ja tu się pożegnam z widzami. O, przyszedł nowy i się rządzi. Coś tam mówisz jeszcze? Nie! Do chwastów. Każdy ogrodnik powinien mieć narzędzia firmy Celfast. I takie narzędzia kupicie w sklepie Mrówka. Do zobaczenia w następnym odcinku, a ja idę odpoczywać. Już nie wracaj!